Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dziś ciąg dalszy materiałów niemieckiej pozaparlamentarnej komisji śledczej w sprawie wiadomo czego. Na wstępie dzięki ogromne tłumaczom, dzięki którym ten dzisiejszy odcinek ma szansę zaistnieć. Dzięki Lechowi, dzięki Jayowi, dzięki Pauli. Dziękuję także Ewie, która jest takim moim konsultantem materiałów niemieckojęzycznych. Pewnie z nich zrobimy jakiś użytek w najbliższym czasie. No więc jak widzicie, sprawy się toczą dzięki Wam. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, to mam taką sugestię dla Was, byście, no po pierwsze, mieli świadomość tego, że te materiały to są różni ludzie, którzy za tymi materiałami stoją, różna energia, różna wibracja. W niektórych tych materiałach wyczuwa się notę strachu, w innych wyczuwa się przekonanie o zwycięstwie. One są różne, tak jak my wszyscy jesteśmy różni. Niemniej, w mojej ocenie, są niesłychanie ciekawym źródłem informacji o sytuacji prawnej w różnych krajach i nie tylko o sytuacji prawnej. I to są informacje, które trudno jest znaleźć gdziekolwiek indziej. Pamiętajcie też o tym, że to jest materiał z 30 kwietnia, więc jest już sprzed miesiąca. Niektóre rzeczy mogły ulec zmianie. Myślę, że dojdziemy i do tych najświeższych materiałów. Także życzę Wam, byście potrafili na to spojrzeć okiem uważnego i mądrego obserwatora i wyciągnąć z tego najlepsze dla nas wszystkich i dla siebie wnioski. I to tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do konkretnych materiałów. Antonios Papantoniou, prawnik, Grecja. Witam, to dla mnie zaszczyt, że mogę wesprzeć swoją obecnością to międzynarodowe gremium. Jestem emerytowanym admirałem i adwokatem. Jestem zdeterminowany, byśmy w szczególności teraz zrobili wszystko, co w naszej mocy, by odpowiedzieć na wołanie całego świata. Także dlatego, że to właśnie my jesteśmy tymi, którzy muszą teraz stanąć w pierwszym szeregu. W tej chwili toczy się międzynarodowa wojna z wykorzystaniem niespotykanych dotychczas środków. Głównym orężem jest tutaj strach, a celem i ostateczną ofiarą tych działań są i będą ludzie i ich prawa na całym świecie. Jest to głównie problem polityczny, niemedyczny, nieprawny i będzie rozwiązany środkami politycznymi. Prawa cywilne zostały de facto zniesione i widzimy teraz próbę zniesienia ich de jure, aby ludzie mogli być traktowani w najbliższej przyszłości przedmiotowo. To, co proponuję w tej sytuacji, to utworzenie międzynarodowej organizacji będącej instrumentem oporu społecznego przeciwko opresji, jaka wynika z działań rządów i zapowiedzianego NWO. Organizacja powinna mieć instrumenty prawne umożliwiające wsparcie społeczeństw i interweniowanie za pomocą organizacji międzynarodowych. Musimy rozważyć utworzenie międzynarodowych mediów pełniących rolę informacyjną, aby dotrzeć do ludzi na całym świecie w najlepszy możliwy sposób. Musimy też obmyślić sposób, w jaki będą pokrywane niezbędne koszty jej działania, tej organizacji. Tematom tym powinniśmy poświęcić więcej czasu przy kolejnej okazji. Zanim skończę, chcę Was poinformować o powstaniu u nas globalnej organizacji na rzecz życia z panem Georgiani i jej prezesem, której członkiem założycielem jest Grecja. Jej nazwa to Global Organization of Life, czyli Globalna Organizacja Życia. Członkami na razie są wszystkie kraje Ameryki Południowej, a także Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Włochy, Hiszpania, Albania, Grecja, Cypr, Szwecja, RPA i inne. Będziemy rozwijać organizację, aby pozbyć się opresyjnych reżimów i przywrócić demokrację w rozumieniu Sokratesa w oparciu o trzy filary: izokrację, czyli bezpośrednie powszechne sprawowanie władzy, wolność wypowiedzi oraz równość wobec prawa. Rainer. Rozmawialiśmy dwukrotnie z Angelo Georgiani i wiemy o nowej organizacji. Chcielibyśmy poznać więcej szczegółów. Większość członków niemieckiej pozaparlamentarnej komisji śledczej, którą reprezentujemy, to prawnicy. Jesteśmy skoncentrowani na działaniach prawnych. Mogę powiedzieć, że rozmawiamy z prawnikami z całego świata i jest oczywiste, że musimy połączyć swoje działania tak, aby wytoczyć tak wiele spraw, jak to możliwe i aby zaatakować podstawy tego, co się dzieje. Wielu ludzi wątpi w to, że te środki mają jakiś sens. Moim zdaniem powinniśmy zaatakować fundamenty i tych, którzy za tym stoją, jak na przykład Christiana D.,
tutaj w Niemczech, działającego w imieniu WHO, które wydało błędne zalecenia w związku z wiadomo czym. Wszystko, co zrobiono, niezależnie gdzie to się działo, czy w Namibii, czy w RPA, czy w Chinach, było oparte na tych samych błędnych zaleceniach. Jeżeli będziemy atakować i obnażać te fałszywki oraz osoby, które je wdrażały, wówczas cały ten domek z kart się rozsypie. Czy wasza nowa organizacja posiada już jakieś zdolności do działania, czy pozostaje na razie w sferze planów? Maria, tłumaczka. Na wiele pytań dotyczących naszej organizacji odpowie następny rozmówca, Nikolaos Karavelos. Antonio. Ludzie są traktowani dość brutalnie. Muszą deklarować każde swoje wyjście z domu. Dzieciom się ogranicza możliwość nauki w szkołach, chyba że się poddadzą poleceniom władz, co generalnie przekłada się na obowiązek noszenia wiadomo czego i przynajmniej dwa razy na tydzień poddawaniu się wiadomo jakim testom. Zmierzają też do wprowadzenia samoobsługowych wiadomo czego. Obowiązuje zakaz poruszania się pomiędzy miastami, generalnie panuje nastrój destrukcji. Ograniczenia są gorsze od tych, które przeżywali nasi ojcowie w czasach faszystowskiej okupacji Hitlera i Mussoliniego. Co więcej, znajdujemy się w reżimie okupacyjnym i od 2015 roku musimy podporządkować się nakazom Europejskiego Banku Centralnego. Od 2010 roku znajdujemy się pod okupacją, ponieważ bez żadnych zastrzeżeń rząd otoczył się immunitetem pod pretekstem kryzysu ekonomicznego, coś, co nigdy wcześniej się w żadnym kraju nie zdarzyło. Zdarzyło się oczywiście potem w innych krajach objętych memorandum, we Włoszech, w Hiszpanii i w innych. Rainer. Doskonale wiemy, co się dzieje i wiemy, że to prawdopodobnie pierwszy przypadek przejęcia państwa przez prywatne instytucje. Absolutnie się z Tobą zgadzam, że nigdy nie powinno to się zdarzyć. Być może to, co się zdarzyło, jest koniecznym dzwonkiem alarmowym, by ludzie zauważyli, co się dzieje i co może nastąpić. Dlatego musimy zwalczać to z całą mocą. Vivian, chciałam zapytać, czy przeprowadza się u Was dużo testów na dzieciach? Czy Antonio powiedział, że każdy sam się testuje? Maria, tłumaczka. Ja także jestem prawnikiem i pracuję razem z Antonio i muszę powiedzieć, że przychodzi do nas mnóstwo rodziców, których dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji pod pretekstem, że nie poddały się testom lub nie wykonały testów samoobsługowych. W dalszej części tłumaczenia, ze względów, które nazwę algorytmicznymi, bardzo bym prosił, żebyście Państwo też zerkali na tekst, bo może być pewien dysonans pomiędzy mówionym i czytanym. Nikolaos Karavelos, prawnik Grecja. Jestem prawnikiem oskarżycielem. Koncentruję się na sprawach kryminalnych i cywilnych. Ostatnio z kolegami musieliśmy zainteresować się prawem międzynarodowym w ramach postępowań związanych z wiadomo czym. Nasze biuro obsługuje świadków i przyjmuje ludzi doświadczonych najczęstszymi teraz problemami w Grecji. To rodzice, których dzieci wyrzucono ze szkół, i pracownicy, których odsunięto od pracy za odmowę poddania się wiadomo czemu. Teraz jednemu, a wkrótce następnemu. W Grecji występuje zjawisko rządzenia dekretami, którym nadaje się najwyższą rangę, ponad prawem krajowym i międzynarodowym, ponad konstytucją. Jesteśmy świadkami praktyk odsuwania dzieci od nauki oraz pracowników od pracy bez decyzji administracyjnych, które są wymagane w każdym takim przypadku. Dlatego odbywa się to z naruszeniem praw dziecka do edukacji oraz praw pracowniczych zagwarantowanych konstytucyjnie i międzynarodowymi konwencjami. Obserwujemy też zaostrzenie się prawa dotyczącego restrykcji, wiadomo jakich, co napędza atmosferę terroru. Nawiązując do wspomnianego Christiana D., uważam, że każdy kraj ma swojego Christiana D. Grecja także. Rządy zapewniły takim osobom immunitet od odpowiedzialności cywilnej i karnej, nie mogą być także pozywani na świadków. Ma to na celu ochronę polityków i osób pokroju właśnie pana D., doradców medycznych. Dezinformacja i wszystkie wspomniane działania przekładają się na zbrodnie przeciwko ludzkości. Według mojej prawnej opinii, ci ludzie nie wydają swoich opinii ani nie głosują w jakichś sprawach, lecz postępują w ścisłej współpracy z rządami. Bez nich rządy nie mogłyby narzucać swoich rozwiązań. Potwierdzają to także deklaracje greckich polityków, że przecież oni postępują według zaleceń lekarzy. Uważam, że ci ludzie powinni być osądzeni i poddani testowi wiedzy. Naszym podstawowym argumentem prawnym jest to, że wszystkie te dekrety i narzucone zmiany w prawie są niekonstytucyjne. Mamy tu zarówno naruszenia prawa krajowego, jak i konwencji międzynarodowych.
Przykładem są dzieci i pracownicy wyrzuceni ze szkół i miejsc pracy zupełnie bezprawnie, a to są poważne przestępstwa. Rainer. Rozumiem, że w ramach prawnych atakujecie na szerokim froncie te wszystkie sprzeczne z konstytucją zbrodnie przeciwko ludzkości. My je klasyfikujemy tak samo. To dobrze. W moim przekonaniu jednak musimy atakować podstawy tego wszystkiego. Musimy ścigać za wiadomo jakie testy i ścigać takich ludzi jak Christian D. Oczywiście atak na szerszym polu ma sens. Jeżeli jednak chcemy wygrać te sprawy, to sądzę, że musimy zaatakować podstawy. Dla wielu prawników i nie tylko prawników jest oczywiste, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą odciągnąć naszą uwagę od tych podstawowych spraw i przekierować nas na ogólną drogę, która nas zaprowadzi donikąd. Nikolaos. Zgadzamy się, że walka z oszustwem wiadomo jakich testów jest podstawowa i proponuję współpracę w Twojej międzynarodowej akcji do prowadzenia do Trybunału Kryminalnego w Hadze we wszelki sposób, jaki będzie potrzebny. Rainer, dziękuję, chcę tylko sprostować. Ja nie przygotowuję pozwu w sprawach karnych. Wiem, że wielu ludzi wystąpiło do sądu z roszczeniami karnymi i uważam, że to także dobra droga, ale ja, chociażby na skutek ogromu materiału, nad którym pracuję, nie mogę się tym zająć. Zajmują się tym inni prawnicy. Vivian, będziemy w kontakcie, będziemy wymieniać informacje i połączymy się z Grecją w naszych wysiłkach, by osiągnąć lepszy efekt. Będziemy także rozmawiać o szczegółach. Jak wiecie, wiele rzeczy się dzieje jednocześnie i trzeba przyglądać się faktom, testom, statystykom i tak dalej, ponieważ musimy atakować w oparciu o rzetelną wiedzę. Jean-Pierre Joseph, prawnik, Francja. Jean-Pierre, mamy w planach kilka akcji. Pierwszą jest pozew zbiorowy przeciwko przymusowi izolacji w związku z testami wiadomo jakimi. Przesłuchania zaczną się 6 maja w Sądzie Cywilnym w Paryżu i obejmą około 1300 osób. Przygotowaliśmy też krajową procedurę w obronie lekarzy zagrożonych odebraniem prawa wykonywania zawodu za niestosowanie procedur leczenia pacjentów, wiadomo w jakiej sprawie. Od początku wiadomo, że istnieją przynajmniej 3 powszechnie znane skuteczne metody leczenia wiadomo czego i one są tutaj w tekście wymienione. Rząd był poinformowany o tych sposobach terapii, ale odmówił ich autoryzacji. Rainer, to jest bardzo interesujące, to jest dokładnie taka sama historia, którą słyszymy ze Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wszystkie alternatywne leki zostały w zasadzie zabronione. Jean-Pierre, tak, wiem o tym. Lekarze byli zmuszeni do odmawiania tych sposobów leczenia, bowiem byli związani procedurami, których złamanie groziło postawieniem przed sądem lekarskim. Przygotowaliśmy kilka kryminalnych oskarżeń. Pierwsze dotyczą pacjenta, który przeżył, lecz był nieprawidłowo leczony. To standardowy pozew. Drugi pozew dotyczy lekarza, którego próbowano zastraszyć, by nie podejmował alternatywnego sposobu leczenia. W trzecim pozwie występujemy w imieniu rodzin, w których zmarła najbliższa osoba. Mąż, żona, dziecko, ojciec, dziadek itd. Jest to pozew kryminalny przeciwko prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej. Rozpocznie się on w następnym tygodniu. Mamy nadzieję, że masowo się do nas przyłączą lekarze, pacjenci i ich rodziny. Spodziewamy się setek, a nawet tysięcy osób. Rainer, to wspaniale. Ty pracujesz z Jean-Luc, to prawda? Tak. Rainer, nie wiedziałem, że we Francji zezwala się na pozwy zbiorowe. Czy to są prawdziwe pozwy zbiorowe? Jean-Pierre, tak. Mam taki pomysł w moim mieście Grenoble, w którym mieszkam od dłuższego czasu. Zamierzam tam wystąpić do prezesa sądu cywilnego, aby zniósł nakaz noszenia wiadomo czego na ulicy w odniesieniu do około 100 osób. To będzie bezprecedensowa akcja. Nie wiem jak to się skończy, lecz wiem, że w sąsiednich miastach moi koledzy prawnicy będą starać się zrobić to samo. Naszym celem jest złożenie skarg w tej sprawie przed wszystkimi sądami cywilnymi we Francji. Rainer. To ma sens. To jest dokładnie to samo, co my staramy się robić tutaj. Ilu prawników we Francji angażuje się w takie sprawy? Jean-Pierre, w tej chwili nie znam dokładnej liczby. Są koledzy, którzy chcą się przyłączyć, ale większość boi się wiadomo czego i wierzy, że to coś może ich zabić, więc nakładają wiadomo co aż po same oczy. Vivienne, czy możesz pokrótce opisać sytuację we Francji? Czy macie lockdowny, czy macie wiele zachorowań? Jean-Pierre, lockdown mamy do przyszłego miesiąca. Mamy też godzinę policyjną od 19, aczkolwiek ja jej nie przestrzegam. Rainer, mamy obrazki z Niemiec i Belgii dotyczące niezwykłej brutalności policji w ściganiu ludzi łamiących reguły wiadomo jakie. Jak jest we Francji? Jean-Pierre, to zależy od miasta.
W Grenoble często wracam do domu około 23 i nigdy nie miałem jeszcze żadnej kontroli. Rainer, gdyby wszyscy zdecydowali się nie przestrzegać narzuconych reguł, to oni nie mają tylu policjantów i wojska, by nas kontrolować. Ludzie muszą to zrozumieć. Jak reagują Francuzi? Czy tak jak Niemcy, gdzie większość siedzi cicho? Jaki procent populacji według ciebie, Jean-Pierre, nie zgadza się z oficjalną narracją? Jean-Pierre, ludzie są jak owce, trudno to oszacować. Lecz myślę, że w tej chwili wielu ludzi ciągle boi się wiadomo czego. Kiedy idę ulicą bez wiadomo czego, spotykam ludzi, którzy ze strachu patrzą z opuszczoną głową na chodnik lub wręcz przechodzą na drugą stronę. Czasami radiowo zatrzymuje się, by mnie przepuścić i wtedy, bez wiadomo czego, mówię im dziękuję. Vivian. Może to jest taka ukryta forma oporu policji przeciwko restrykcjom. Może są świadomi tego, co się tutaj dzieje. W Berlinie jest wiele osób, które nie noszą wiadomo czego, na przykład w parkach czy na placach zabaw. Jest sporo osób, które już ignorują narzucone im reguły. Rainer. Na całym świecie media, za pośrednictwem których oni starają się narzucić swoją narrację, nakręcają atmosferę strachu, przez co większość ludzi nadal się boi. Jednak nie mamy pewności, czy tu w Niemczech tak naprawdę jest tak wielu ludzi ufających rządowi. Wielu bowiem nic nie mówi i nosi to, co ma nosić, tylko po to, aby uniknąć kłopotów, co nie oznacza, że się na to zgadza. Wiem też o wielu wydarzeniach i działaniach prawnych, które mają miejsce we Francji z rozmowy z innym prawnikiem, Jean-Luc, i jestem przekonany, że tylko międzynarodowa współpraca i wymiana wiedzy eksperckiej gwarantuje jakiś postęp i trzymanie się ścieżki. Opinia publiczna w końcu, i nastąpi to dość szybko, zorientuje się, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Wówczas fala się odwróci. Vivian, może powiedzielibyśmy jeszcze, co się dzieje w Weimarze. Mamy tam istotne orzeczenie sądu rodzinnego mówiące o bezprawności przymusu wiadomo czego, wiadomo czego i wiadomo czego. U dzieci szkolnych udostępniamy Wam także wyczerpujące opinie trzech ekspertów, na których opinii ten wyrok się opierał. Jest to chyba pierwszy w wiadomo jakim świecie przypadek, że sąd wydał wyrok na podstawie opinii rzetelnych ekspertów. Rainer. Tak, wszelako oni dobrali się do sędziego, który orzekał w tej sprawie. Przeszukali mu dom, biuro, samochód, zajęli mu telefon i komputer. Już je odzyskał, lecz był to bardzo silny sygnał dla społeczeństwa, nie tylko niemieckiego, i środowisk prawniczych, a w szczególności sędziowskich. Nie róbcie tego, bo to jest to, co was spotka. Pokazali też to samo rodzicom martwiącym się o dzieci, ponieważ to one, dzieci, są na celowniku. Nie idźcie do sądu, by chronić swe dzieci, ponieważ do was możemy się dobrać w następnej kolejności. Myślę, że taki miał być przekaz. W tym samym czasie coraz więcej ludzi się budzi i nagle orientują się, że to, co się wyczynia, jest bardzo dziwne i nigdy niczego takiego wcześniej nie doświadczyli. Vivian ma rację, że to był pierwszy wyrok dotyczący wiadomo jakichś testów, oparty o rzetelną opinię ekspertów i dlatego jest to dla nich tak niebezpieczny precedens. Powyższa część sesji drugiej była tłumaczona przez Lecha, za co Lechu dziękuję. Poniższa część sesji jest tłumaczona przez Jai. Też dziękuję. John Mosepele, pastor Republika Południowej Afryki. Rainer. Czy możesz naszym widzom powiedzieć, co się dzieje w Afryce Południowej i na pozostałej części kontynentu? Jaka jest sytuacja i jakie działania prawne zostały podejmowane, aby się temu przeciwstawić? John, dziękuję bardzo, Rainer. Dziękuję również wszystkim ludziom na całym świecie stojącym po stronie prawa, prawości i po stronie godności ludzkiej. Żyjemy w czasach, gdzie dominuje niegodziwość i zło, a jednocześnie nie mamy wątpliwości, że powstrzymamy to szaleństwo. W południowej Afryce używany jest wiadomo jaki test i spośród 60 milionów obywateli RPA zostało przetestowanych trochę ponad 10 milionów, z czego 1 800 000 wyników był pozytywny. Co jest tym interesujące, to fakt, że w tej grupie znajduje się około 1,5 miliona ludzi, tzw. ozdrowieńców. Według oficjalnych statystyk 54 tysiące osób zmarło na wiadomo co i mamy około 30 tysięcy zarażonych. Od stycznia tego roku 2021 to coś otrzymało 307 tysięcy osób. Obecnie jesteśmy w stanie lockdownu na jego trzecim poziomie, co oznacza zakaz zgromadzeń powyżej 500 osób na zewnątrz i 250 osób wewnątrz. Mamy też godzinę policyjną obowiązującą od północy do 4 nad ranem. Dodatkowo te zarządzenia bez przerwy są zmieniane w zależności od zachcianek rządu. Od marca zeszłego roku 2020
został wprowadzony w trybie rozporządzenia stan klęski żywiołowej. Prawa konstytucyjne zostały częściowo zawieszone. Krótko mówiąc, nasz rząd wykorzystuje akt o stanie klęski żywiołowej do bezprawnego łamania praw człowieka i konstytucji. Problemem dużym jest mentalność naszych sędziów. Mieliśmy tutaj kiedyś taką akcję, inicjowaną przez firmy tytoniowe, w odpowiedzi na wprowadzony kiedyś zakaz palenia papierosów w niektórych miejscach publicznych. W ramach tej akcji przedsiębiorcy wnosili do sądów pozwy o łamanie konstytucji, bezprawne zamykanie ich biznesów, lecz znakomita większość tych pozwów była odrzucona przez sądy jako bezpodstawne. Uzasadnieniem było przekonanie sędziów, że wszystkie decyzje rządu wynikają z jego troski o dobro i zdrowie obywateli. Niestety większość sędziów i urzędników zaufało rządowi. Jesteśmy w korowodzie ciągnących się spraw, odwołań do spraw, kolejnych odwołań. W ten oto sposób wchodzimy w łańcuch niekończących się rozpraw sądowych, mających jedynie na celu osłabienie nas i wyczerpanie naszych ludzkich zasobów. My jako obywatele, naród, musimy wnieść pozew do Sądu Konstytucyjnego RPA, który jest najwyższą instancją sądową w południowej Afryce. Tam trzeba przekazać, pokazać wiarygodne dowody poparte naukowymi badaniami i potwierdzone przez prawdziwych ekspertów o kłamstwie wiadomo czego. To jedyna droga. Pozytywną stroną wniesienia pozwu do Sądu Konstytucyjnego jest fakt, że decyzje wydane przez ten sąd są jednoznaczne i nieodwołalne. Oprócz wszystkich utrudnień związanych z lockdownem, rząd nam nieprzerwanie wprowadza zmiany poziomu lockdownu z poziomu drugiego na trzeci, z trzeciego na czwarty, tłumacząc to wzrostem zachorowań, po czym powtórnie zmienia na poziom niższy, drugi lub trzeci, ale przy każdej takiej zmianie lub powrocie do niższego lub wyższego poziomu wprowadza i dodaje nowe przepisy i obostrzenia. To powoduje, że wnoszenie pozwów do sądu nie ma sensu, bo one stają się natychmiast nieaktualne, skoro rozporządzenia się zmieniły. W ten sposób rząd bardzo skutecznie manipuluje ludźmi i szerzy kompletną dezinformację. Oczywiście główne media mainstreamowe podtrzymują ten punkt widzenia. To, co robimy w tej chwili, to mobilizujemy wszystkie kościoły i meczety jako główne medium przekazywania prawdziwych i rzetelnych informacji, informując o zagrożeniu związanym z wiadomo czym, jak i braku jakichkolwiek wiarygodnych naukowych dowodów uzasadniających wprowadzenie reżimu wiadomo jakiego. Potrzebujemy teraz wsparcia naukowców i prawników, by przygotować dokumentację i przygotować pozew do Sądu Konstytucyjnego. I to jest główny powód, dlaczego zgłosiliśmy się do Was i bierzemy udział w dzisiejszym spotkaniu. Wiadomo, że w południowej Afryce większość lekarzy i naukowców zatrudniona jest na posadach rządowych lub też zobligowana jest do zachowania tajemnicy i lojalności na mocy utajnionego porozumienia podpisanego z rządem, w związku z czym nie możemy liczyć na ich pomoc. Jest pewna część ludzi w tej grupie, którzy z nami rozmawiają, ale dzieje się to wyłącznie nieoficjalnie i kiedy sprawa może wyjść na forum publiczne, ci ludzie natychmiast znikają. W momencie złożenia pozwu do Sądu Konstytucyjnego rozszerzamy nasze działania na inne kraje, na całym kontynencie afrykańskim, a przede wszystkim na te, które wchodzą w skład tzw. Unii Afrykańskiej. Nie mamy dużo czasu, a w zasadzie go mamy bardzo niewiele, na przygotowanie tego pozwu w szczególności, jako że w czerwcu tego roku Południowa Afryka otrzyma 85 milionów wiadomo czego od wiadomo kogo, więc musimy złożyć pozew przed tą datą. W związku z tym będziemy wdzięczni za wszelką pomoc z Waszej strony. Jeżeli zdążymy się z tym uporać, stworzymy podwaliny do obnażenia tego kłamstwa dla całego kontynentu Afryki, jak i dla reszty świata. Rainer, to co wydaje mi się ważne, John, to co powiedziałeś, że Południowa Afryka i być może reszta kontynentu otrzymują rzetelne informacje poprzez sieć kościołów i meczetów. Czy to prawda? John, tak jesteśmy tymi, którzy prowadzą inną narrację niż pozostałe media głównego nurtu i różne inne organizacje i co najważniejsze, jesteśmy w stałym kontakcie z ludźmi. Rainer, chyba wysłałem Ci opinie biegłych, które są zawarte w tej jednej decyzji wydanej przez Sąd Rodzinny w Weimarze, a jeśli jej nie otrzymałeś, wyślemy Ci ją zaraz po zakończeniu naszej sesji i dodatkowo skontaktuję Cię ze wszystkimi głównymi ekspertami, abyś mógł działać możliwie najszybciej. Rozumiem, że Południowa Afryka jest kluczem do tego, co może zadziać się na całym kontynencie afrykańskim. Myślę też, że ważne jest to, że udało się Wam utrzymać otwartą komunikację pomiędzy Kościołem i ludźmi. Sytuacja z kościołami w innych krajach jest kompletną katastrofą. Skontaktuję Cię również z moimi przyjaciółmi i z naszym kolegą Michaelem Swinwoodem, ponieważ ważne jest, byś miał dostęp do podstawowych informacji na temat struktur, które zarządzają korporacjami w branży farmaceutycznej, technologicznej oraz finansowej,
która to wszystko napędza. Swinwood jest dobrym źródłem informacji na ten temat. Co prawda są to informacje, którymi nie możesz się na razie posłużyć w sądzie, ale ważne, byś je znał. Skontaktuję cię z nim i niektórymi innymi kolegami z tego naszego zawodu w strefie angloamerykańskiej. Dziękujemy ci, John, za te bardzo ważne informacje. Werner Gertz, korespondent ekonomiczny, Namibia. Rainer. Witamy Wernera, gościa z Namibii. Myślę, że Afryka może być kluczowym miejscem do rozwiązania całej tej sytuacji. Werner, być może. W porównaniu do południowej Afryki jesteśmy małym państwem, ale również borykamy się z tą samą sytuacją. Może jednak, zanim zacznę, pozwolicie, że się krótko przedstawię. Nie jestem prawnikiem, jestem inżynierem. Ukończyłem 2 semestry niemieckiego kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego i miałem sporo do czynienia z prawem umów, także amerykańskim prawem umów, więc mam niewielkie podstawy prawne, ale jestem przede wszystkim badaczem. Moja żona jest córką niemieckiego farmera. W 2010 roku postanowiliśmy przeprowadzić się do Namibii. Pisałem wówczas dla niemiecko-namibijskiego magazynu i w czerwcu w drugim wydaniu tego magazynu przeprowadziłem wywiad z urzędnikami WHO i innymi oficjalami tutaj w Namibii. Wysłałem mi 32 pytania. Otrzymałem od nich odpowiedź na piśmie 10 stron A4. Mamy więc jeden scalony dokument, gdzie strategia WHO jest spisana. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ w innym przypadku, aby wyszukać te informacje, musielibyśmy przejrzeć około 100 wpisów na ich stronie internetowej, a tak mamy wszystkie informacje w jednym dokumencie. Mamy więc ich strategię na piśmie, przynajmniej ówczesną strategię, albowiem ta strategia została już zmieniona. Musicie wiedzieć, że Namibia i Niemcy bardzo blisko ze sobą współpracują. Gdy poznałem dyrektora lokalnego WHO, zapytałem, czy Niemcy pomagają Namibii w obecnej sytuacji i on odpowiedział, tak, oni już tutaj byli. Przez oni miał na myśli Instytut Roberta Kocha. To jest niemiecki Instytut Zdrowia Publicznego. Skontaktowałem się z nimi i uzyskałem informację, że 10 lutego 2020 roku Instytut wysłał wiadomo jakie testy do Namibii, a w tym czasie testy nie były nawet jeszcze ostatecznie zatwierdzone w Niemczech. Przyjrzyjmy się zatem temu. 20 stycznia 2020 roku WHO ogłosiło stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a 3 tygodnie później testy przybyły do Namibii i wiadomo co zostało ogłoszone. Więc kiedy usłyszałem, że testy przybyły do Namibii, zadzwoniłem do ciebie, Rainer, i powiedziałem, że były eksportowane nie tylko do USA, ale także i do Namibii, co może być podstawą do pozwu zbiorowego i ty powiedziałeś, tak, wykorzystamy to. Więc z moimi kolegami zdecydowaliśmy się założyć stronę internetową, podobną do twojej niemieckiej strony. Nazwaliśmy ją, tak jak widać napisano, na tej stronie Namibijczycy, którzy są samozatrudniający się, jak i również przedsiębiorcy mogą się zarejestrować, aby wziąć udział w przyszłym pozwie zbiorowym w USA bądź w Kanadzie. Być może ważną informacją jest też to, że na początku wiadomo czego nasz przyjaciel, lokalny lekarz, poinformował Ministerstwo Zdrowia o zaleceniach, aby pacjentom z wynikiem pozytywnym podawać witaminy, w szczególności witaminy C i D, aby wzmocnić ich układ odpornościowy. Stworzył do tego specjalną recepturę. Wielokrotnie rozmawiał z ministrem zdrowia, jednakże nic w tej kwestii nie osiągnął. Ministerstwo nalegało na program, wiadomo czego, i nie byli oni zainteresowani profilaktyką i zapobieganiem chorobie. Prowadzimy też inną akcję. Otóż dzieci w szkołach w Namibii nie muszą poddawać się testom, ale muszą nosić szmateczki. Mamy też grupę rodziców, którzy zajęli się testowaniem szmateczek na obecność bakterii i grzybów. Rezultaty były makabryczne. Podobne badania zostały wykonane przez szwajcarski magazyn konsumencki. Zaangażowaliśmy lekarzy i konsumentów w naszą kampanię, której wynikiem jest dokument mówiący o zbiorowym uszczerbku na zdrowiu, jaki może być spowodowany przez te bakterie i grzyby. Kiedy otrzymałem wyniki wszystkich tych badań, chciałem jak najszybciej złożyć pozew sądowy, ale podejście tutaj w Afryce jest inne. Tu nie można bezpośrednio zaatakować rządu. Należy najpierw przedyskutować problem na nieformalnym spotkaniu twarzą w twarz z zamkniętymi drzwiami. Zobaczymy, czy to doprowadzi do jakiejkolwiek reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia, a przede wszystkim Ministra Edukacji. Cała ta sytuacja jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Zobaczymy, jak to się potoczy i być może już niedługo złożymy zbiorowy pozew sądowy. Udział w pozwie zbiorowym tu w Namibii ma na celu odszkodowanie za straty ekonomiczne, jakie ponieśli ludzie zwolnieni z pracy. Nie mamy tutaj w Namibii żadnych zasiłków ani ubezpieczeń dla bezrobotnych. Sytuacja ekonomiczna kraju jest bardzo trudna, bo gospodarka kraju była w zastoju jeszcze przed wiadomo czym.
Państwo, największy inwestor, na skutek braku finansowych w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zmniejszyło swoje inwestycje, szczególny efekt w sektorze budowlanym. Gospodarka była więc już wcześniej osłabiona. Potem mieliśmy okropną suszę przez 2 lata, która mocno uderzyła w gospodarkę rolną, a potem pojawiło się wiadomo co. I efekty gospodarcze, w szczególności w przemyśle turystycznym, można opisać jako katastrofalne. Turystyka to duży przemysł w Namibii, który zatrudnia około 100 tysięcy osób i nie mam tutaj na myśli jedynie hoteli czy pensjonatów, ale także inne usługi, pilotów i przewodników wycieczek, firmy wynajmujące samochody, sklepy i produkcję pamiątek, jak również funkcjonowanie rezerwatów, które także żyją z turystyki. Oni wszyscy stracili swoje zarobki wręcz z dnia na dzień, dokładnie 18 marca, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy. Oni nie posiadają żadnych rezerw finansowych i żyją z dnia na dzień. I nie ma dla nich żadnych odszkodowań od rządu. Rząd próbował im to poniekąd wynagrodzić, kupując od nich niektóre produkty, ale kwota, jaką otrzymali, to było jedynie 10-15% ich normalnych zarobków. W związku z tym wiele biznesów upadło i pojawiło się ogromne bezrobocie. Nasuwa się pytanie, jak Namibia może wyjść z tej sytuacji? Myślę, że nasz kraj musi powstać z kolan swoim własnym wysiłkiem. Szczęśliwie mamy duże opady deszczu w tym roku, co nam bardzo pomoże. Ale byłoby fantastycznie, gdyby turystyka odżyła. W ten sposób nie tylko moglibyśmy odrobić straty, ale mogłoby to też poprawić sytuację w naszym kraju. Nie będzie to takie łatwe. Niemcy ogłosiły Namibię jako kraj wysokiego ryzyka, pomimo tego, że mają o 400% więcej zgonów niż my. Rozmawiałem niedawno z 2 niemieckimi turystkami i chciałem się dowiedzieć, dlaczego postanowiły przyjechać do Namibii, pomimo tego, że ukazuje się nasz kraj jako kraj dużego ryzyka. Jedna z nich odpowiedziała, że była to już wiele razy i wie, że to, co rząd niemiecki mówi, to bzdury i to ona zmotywowała swoją koleżankę do przyjazdu. To Niemcy są krajem zagrożenia i nie przez wirusa, ale przez rząd i jego decyzje. Myślę, że jest tu jeszcze jeden motyw. Oni nie chcą, aby ludzie z zagranicy zobaczyli, że z wiadomo czym można sobie poradzić w kompletnie inny sposób niż na przykład w Niemczech. Czy mamy tu jakieś obostrzenia? W miejscach publicznych musimy nosić szmateczki. Niektórzy ludzie je noszą, niektórzy nawet noszą je w samochodzie. Poza miastem nie widać szmateczek na twarzach. Musicie wiedzieć, że zagęszczenie ludności w Namibii to 3,3 osoby na kilometr kwadratowy, więc utrzymywanie dystansu socjalnego to rzecz normalna. Rainer, być może Twój kraj bądź Południowa Afryka będzie miejscem, w którym nastąpi pierwsza zmiana. To jest to, czego nadal szukają niektórzy prawnicy. Kraj, w którym prawo jest nadal przestrzegane i gdzie możliwe jest, aby sąd poznał prawdę na temat wiadomo czego. Czy rząd Namibii jest pod kontrolą WHO? Werner, tak, są całkowicie pod kontrolą WHO. John Mospele. Inną rzeczą, która jest ważna, to zrozumienie tutejszego sądownictwa. Południowa Afryka ma 3 ramiona. Sądownictwo, legislatura i wykonawstwo. Większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego to chrześcijanie. Główny sędzia jest chrześcijaninem. Jeżeli przedstawimy im przekonujące fakty, otrzymamy pozytywny werdykt. Oni nie są zainteresowani WHO. W przeszłości wydawali orzeczenia przeciwko prezydentowi naszego kraju, wydali orzeczenie przeciwko prezydentowi Zumie, są więc bardzo niezależni i to może pomóc w sprawie. Rozumiem, co Werner mówi na temat kontroli WHO nad Namibią. Ona jest. Ale Namibia jest kontrolowana głównie przez rząd Republiki Południowej Afryki, albowiem Namibia jest w pewnym sensie od nas gospodarczo zależna. Wygramy w RPA? Wygramy wszędzie. Mamy to zagwarantowane. RPA powinno być przewodnikiem. Rainer, damy Ci kontakt do wszystkich naszych ekspertów, przekażemy Wam wszystkie informacje, abyście mogli udać się do najwyższego w Twoim kraju sądu, ponieważ jest to jeden z niewielu niezależnych sądów. John Mospele. Chciałbym, abyśmy mogli połączyć wszystkie te organizacje na arenie międzynarodowej i abyśmy mogli stworzyć grupę, gdzie prawnicy i lekarze mogliby czerpać z puli wszystkich spraw na całym świecie, z puli, która pochodziłaby z tego międzynarodowego rdzenia. Co się dzieje w innym kraju, może być użyte gdziekolwiek indziej na świecie. Vivian, również nie potrzebujemy żadnej oficjalnej organizacji, aby to zrobić. Jesteśmy ruchem wolnościowym i ruchem broniącym demokracji. Mamy aktywistów, prawników, ekspertów. Pozostaje nam jedynie wymiana kilku maili, zastanowienie się nad dodatkowymi pytaniami i złożenie pozwu. I to tyle. Rainer, na pewno podejmiemy się do akcji. Myślę, że połączenie z Tobą mogło być naszym brakującym ogniwem. Dobiegamy do końca naszego spotkania. Myślę, że było ono bardzo udane i daje nam ono wiele nadziei i popycha do działania. Następną rzeczą będzie połączenie nas wszystkich z innymi ekspertami. Tę ostatnią część tłumaczenia Wernera zawdzięczamy Pauli. Dzięki wszystkim tłumaczom za pomoc.
Teraz chciałem powiedzieć tak, że właściwie to mam jeszcze materiały na co najmniej jeden odcinek uszu, by dojść do końca drugiej sesji i chciałbym to zrobić w przyszłym tygodniu. Mamy już przetłumaczonych część materiałów trzeciej sesji. Ja poprosiłem koleżanki i kolegów tłumaczy, żeby się w tej chwili zatrzymać. Nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem, żebyśmy ciągnęli przez kolejne 4 czy 5 odcinków ten sam temat. Właściwie to chciałem się Was o to zapytać. I będę wdzięczny, jeżeli mi zasugerujecie w komentarzach, czy uważacie, że powinniśmy to ciągnąć, że tak powiem, do końca tych materiałów. To byłyby jeszcze pewnie ze 3 odcinki co najmniej. Czy też możemy sobie pozwolić na jakąś przerwę i po prostu wrócić potem do tych materiałów z powrotem, a ja w międzyczasie może bym zrobił jakieś wiadomości z normalności. No, to nie jest tak, że jestem w takiej postawie podporządkowania się temu, co zaproponujecie, ale jest to dla mnie bardzo ważne zdanie, więc jeżeli moglibyście mi zasugerować w komentarzach, czy ciągniemy to do końca, czy robimy przerwę, to będę Wam bardzo wdzięczny. No i to tyle właściwie na dzisiaj. Dziękuję ogromnie Wam za obecność, za uwagę, za komentarze, za to, że posyłacie ten materiał dalej, co widać po ilości wejść. Dzięki ogromnie wszystkim Państwu, którzy mnie wspieracie, czy też przez Patronite'a, czy nie przez Patronite'a. Wasza pomoc jest, jak zawsze, dla mnie nieodzowna, a w tej chwili szczególnie, bo właściwie powiem szczerze, że pomimo pomocy koleżanek i kolegów tłumaczy, okazuje się, że pracy przy tych materiałach jest relatywnie dużo więcej niż przy pozostałych odcinkach uszu, więc to, że mogę w tej chwili cały czas poświęcić temu, zawdzięczam Państwu, którzy mnie wspieracie. Dzięki ogromne. I do zobaczenia następnym razem.